Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy przelotem, ale dość nieciekawym, ponieważ jest to przelot samochodu osobowego. Zresztą, jak okaże Państwu, znajdujemy się w totalnie innym miejscu niż normalnie na początku odcinków, czyli przystanek, ale Tychy Skałka tym razem, a nie Tychy Hotelowiec. Wynika to z pewnych spraw organizacyjnych. Niedawno przechodziliśmy jakieś około kilometra, może trochę mniej, ze 4,5 roku właśnie tutaj. A my znajdujemy się właśnie na Tychy Skałka. Przystanek Tychy Skałka. No, nie będzie żadnego buspottingu, bo wątpię po tym, co tu widać, czyli jedynka o czwartej. Przepraszam, jedynka za 4 minuty i o czwartej kolejne autobusy, no więc to tak w miarę logiczne. No i właśnie jedynką N, bo to nie jest zwykła jedynka, tylko jedynka N. Przejedziemy się nią na krańcówkę, czyli Katowice Dworzec. Ja zapraszam serdecznie do chwili na podjazd. Proszę Państwa, no to co tutaj podjeżdża, znowu z walizką w ręku, więc przybliżenie takie, jakie mamy, ale jest to jedynka N, kierunek Katowice Dworzec, a nie jedynka kierunek Katowice Aleje Korfantego. No, względem no, zmiany są jednak duże, no a tu mamy tradycyjny taki autobus prowadzony tutaj. No, typowy taki Solaris, także tu nie ma dużych tych. Widzimy się na człowiek, wyjdziemy z tego. Do zobaczenia. Proszę Państwa, nie widzieliśmy się na człowiek, bo mi to tak mknęło, ale nie widzimy się w Muckach, a to jest przystanek Mucki, Dolina Muckowska. I tutaj ostatnio, jak jechaliśmy z klasą czwórką do Muzeum Śląskiego, to była ostatnio niezła akcja, ale to no, ciekawie było. Do zobaczenia w Katowicach. No, powiedzmy, że jak będziemy kolonię Zuzannę pomijać. No i właśnie wgnęliśmy przed chwilą kolonię Zuzannę. Czyli już jesteśmy w tej bardziej centralnych Katowicach. Chociaż w Katowicach byliśmy tak naprawdę od razu po drodze do Ostuchny, bo tam już się zaczynają administracyjne Katowice. Następny przystanek się do Podarowskiego Graniczna. Ja zapraszam już na dworzec autobusowy, który jeszcze do niedawna miał się lepiej niż dworzec międzynarodowy, ale i międzynarodowy, międzywojewódzki, ogólnie komunikacja autobusowa dalekobieżnej, ale niedawno to poprawili i mamy już przepiękną Katowicę Sądowa, gdzie się no już w jakichś sensownych warunkach zatrzymuje komunikacja autobusowa dalekobieżna. Dziękuję, do zobaczenia na dworcu autobusowym komunikacji miejskiej. Właśnie autobus linii 1N odjeżdża dalej. Wraca po prostu do Tychów, na szpital wojewódzki. I my sobie go tu pięknie respotujemy jak pociąg. Mimo, że jest to autobus, ale bus spotting też coś takiego istnieje. Wiem, można na YouTube sprawdzić. No i zniknie już za rogiem, bo wyjedzie z drugiej strony, chociaż nie, obkręca, bo na pas wolności, tak jak najbardziej, też Państwo z drugiej strony będą go mieli. Proszę bardzo, jest przelot. I tu dopiero wyjedzie w kierunku Placu Wolności. I zniknie za rogiem. Dziękuję bardzo. Widzimy się w hali dworca już kolejowego. Jesteśmy w hali dworca, w kawiarni. Właśnie sobie wypiliśmy sok. I widzimy się za chwilę w peronach. Do zobaczenia. Czekamy tutaj. No i już za niedługo na peronie właśnie tutaj gdzieś podjedzie nasz pociąg do Żywca. Także do zobaczenia. Tam tymczasem stoi
Karkonosze bodajże, z tego co czytałem. No. A zobaczenia w... A więc wiecie, tutaj został wyświetlony właśnie na systemie, namiesień informacji pasażerskiej i właśnie już w tle widzę, odbywają się manewry tego składu. Jest to L2, czy jedynka, właśnie nie widać dobrze. No właśnie, karkonosze. A to jest... Jest to L1, zwany po prostu Elfem też, albo N76, jak ktoś woli PL-kowskie oznaczenia, PKP-owskie, no typowo taborowe, takie jakie się przewiduje. No i jest pociąg do Żywca, relacja S5. Przejdziemy się tak bardziej w stronę środka, czoła pociągu. Też jeśli że środek, czoło, środek w ten deseń, nie? No także do zobaczenia w środku przy odjeździe. Właśnie odjeżdżamy z Katowic. Podkładkę stuknąłem. Następny prosty Katowice-Brynów. Ligota pod Pradze też. Ale my się zobaczymy w Piotrowicach na spottingu odjazdu. Proszę Państwa, zaliczamy opóźnienie, oczywiście szczerze mówiąc, ile na razie tego jest, jakaś minuta, czy... O, odjeżdżamy, na szczęście, mamy 2 minuty opóźnienia, ale no, umówmy się, sam jestem do tego przyzwyczajony, że to nie jest opóźnienie, bo z reguły pociągi tak jeżdżą, minuta, dwie, to nie jest żadne zdziwienie, Intercity potrafi się tradycyjnie opóźnić do 5 minut tylko ze względu, tak jak w tym przypadku, na głupich pasażerów, no więc... No, jakby to opóźnienie dwuminutowe, żebyście Państwo zrozumieli, też wynika teraz ze względu na pasażera, który nie umiał wsiąść do pociągu, tylko stał przy drzwiach i nie mogły się zamknąć. No więc to właśnie taka historia. No a my jedziemy i do zobaczenia przy odjeździe pociągu w Katowicach, No, także super, stajemy już od... Około 20 kilku minut między Katowicami a Katowicami Brynowem w poczekiwaniu na ruszenie naszego pociągu. Oczywiście pociąg został zatrzymany wskutek nie tyle wypadku z ziemi osoby postronnej, co przebywaniem osoby postronnej na torach, więc na szczęście się to niby skończyło lepiej niż tydzień temu w niedzielę z pociągiem Intercity Beskidy, ale dalej skutek dla pasażerów jest taki, jaki jest, czyli masa opóźnień.
Wskutek tego zorganizowaliśmy samochodową komunikację zbiorczą z samochodem, może w sensie prywatną. No to prywatną, co samochodową taksówką pojedziemy. Jak zawsze. No niestety takie życie uberam, w sensie dokładnie mówiąc. No wiadomo, porównuję to, bo to teraz to nie ma znaczenia, z kim jak go nazywam. W sensie w tym kontekście, nie? Stoimy na szlaku. Minął nas przed chwilą 44801, więc no po prostu już się zatrzymał w Piotrowicach, minął Lingota, do widzenia wszystko, więc już na to w ogóle nie ma szans. Czekamy, zorganizowaliśmy samochodową komunikację z Dębczą. Mamy nadzieję, że to wyjdzie, że zdążymy dojechać do Brynowa. W Brynowie przyjdzie samochodową komunikację z Dębczą i w ten sposób dojechać już do chałupek, nie do nigdzie, po prostu już do chałupek od razu bezpośrednio. Zjedziemy się tam wszyscy samochodami, co mieli jechać, i stamtąd już będziemy kontynuować pociągami Intercity, dokładnie Eurocity oraz Intercity Express już pewnie, ale to jest już drugorzędny znowu temat. I będziemy tak robić. No, co, wychodzi jak wychodzi, praktycznie idealnie, tak jak tydzień temu, jedną stację. Tak, jedną stację, jeden podgałęź na północ zaledwie. Więc to jest w ogóle chore, co się dzieje. Ale skończyło się praktycznie. No, jakiś starszy pan przebywał na torach i czekamy na policję. I tak naprawdę, gdybyśmy nie czekali na policję, to już byśmy jechali. Ale że czekamy na policję, to sytuacja jest jaka jest. 44801, jak już wspominałem, wyprzedził nas po lewym, no i klops. Także liczę na to, że wszystko się dobrze ułoży. Oczekujemy na patrol policji, który od 40 kurwa minut się nie zjawia i jakby... Przepraszam tutaj za czasami denerwujące się, no denerwujących się pasażerów po innych stronach rozmawiających przez telefon. No bo niestety niektórzy nie potrafią też powstrzymać emocji. Ale to nie ma znaczenia, proszę pana, jest piątek, sobota, czwartek, środa. Gdzie jest policja? Także... Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy i skończy i zdążymy na pociąg nasz do Wiednia, no a potem dalej. Do zobaczenia. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, no co to jest? O, Ligota Iber. No, także bardzo ciekawie, ja się nie spodziewałem, że to centrum handlowe dzisiaj zobaczę, a zobaczyłem. No, także jedziemy samochodową komunikacją zastępczą do chałupek. No raczej po prostu tyle, że do zobaczenia w chałupkach. Proszę Państwa, czy ja coś wspominałem o tym, że pominął nas pociąg 44810 czy tam 801? Wspominałem! My go tym numerem dogoniliśmy. Właśnie wjeżdża. No tylko, że nie mieliśmy jak do niego wsiąść. Gdybyśmy do niego wsiedli, no to byśmy zdążyli też, ale no nie mieliśmy jak do niego wsiąść, więc czy tak czy siak musieliśmy podjechać Uberem, nie? To jest takie logiczne w miarę. No właśnie stanął, no, no fajnie, no po prostu jestem bardzo zadowolony z tego, co tu się właśnie stało, no, no, no po prostu, no jedyną różnicą jest to, że nie zdążyliśmy na ten pociąg. I tyle. Do zobaczenia przy wjeździe pociągu EC101 Morawia. Proszę Państwa, to jest pociąg IC111, który tutaj sobie pięknie śmiga. Zostawię chyba Silesia, zostawię Swinow do do Warszawy Wschodniej, ale na nią jechałem ostatnio, a tutaj zaraz powinien wjechać nasz pociąg z Katowic do Wiednia Hauptbahnhof EC101 Morawia. Za niedługo będzie tu wjeżdżał. Widzimy się, proszę Państwa. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam na kolejnym ujęciu. Wjeżdża pociąg EC101 Morawia ze stacji Katowice do stacji Hauptbahnhof. Tak, już mamy wagon 348. No i staramy się do niego wsiąść najlepiej jak możemy. Jak Państwo wiedzą, ja się zawsze staram tak wsiadać. Najlepiej jak mogę, nie? Już dzisiaj mieliśmy kupę problemów, jeżeli chodzi o ten, ale to się dobrze złożyło. Nauczyło mnie trochę, że ja mam taki jako
po prostu tak, że czasami te pociągi zaliczają opóźnienia i że to nie jest tak, że ja jestem szczęśliwym, który nigdy na nie nie trafia. Także zapraszam do pociągu, jeśli się zatrzyma, się zatrzyma. 352. To powoli w tamtą stronę. 351. No, dzisiaj trochę przeholowałem, ale w sumie to i dobrze. Zapraszam. Wagon na drzwi nieczynne. Sakryble. Jak zawsze, sorry. Dobrze. Zapraszam do środka. EC 101. Nieczynne są tam! Dobrze, jesteśmy w pociągu. Zapraszam, za chwilę odjazd. Jedziemy już pociągiem. EC 101 Morawia. Jesteśmy w sumie w Czechach. Co niedługo dojeżdżamy do Bochumina. Chyba, że nawet, tak, nawet to już jest Bochumin, więc bardzo ciekawie. No to dziękuję bardzo. To jest Bochumin, a my do zobaczenia w Ostrawie Chlawni nad Razi. Ruszamy z Ostrawy Chlawni nad Razi. Jestem z prostej stacji Ostrawa Swina. Widzimy się w stacji Chlenice na Morawę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Odjeżdżamy ze stacji Chranice na Morawę. Następny postój na stacji Prerow, kolejna stacja Trokowice, ale my widzimy się dopiero w Starym Mesto u Uchrad. Nie wiem, jak jest rozwinięcie skrótu, więc... Radczany. Do zobaczenia w Starym Mesto u Uchrad. Najwyżej... Wybaczany. Ha, 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 tak. Tak, ta na pewno. Dobrze, już nawet sprawdzę celowo. Tylko po to, aby nie było dezinformacji. Już. No, semafory mają kwadratowy, znaczy jakby prostokątny ten tarczę, bo to inna instrukcja jest tutaj. Przepisy kolejowe. Aha, to są już, to jest Stare Mesto u Ucherskie Hradiste. No, także już zagadka rozwiązana. Do zobaczenia właśnie w Starym Mestie u Ucherskie Hradiste. Odjeżdżamy ze Stare Mesto u Hradiste. Pewnie znowu nie wiem pani nazwę, ale to mniejsze z tym. Patrzę, czy gdzieś jest jeszcze, ale chyba już nie będzie. Także na Uherskie Stanice, tak, Stare Mesto Uherskie Stanice, się wyjeżdżamy. Uherskie Stanice, nie, nie Stanice, Hradiste, aha, Stare Mesto. Uherskie Hradiste. O, idealnie. Następny postój w Chodoninie. Ale w Chodoninie nie. Widzimy się dopiero w Brzezławiu. W Breslaw, czyli jest to stacja graniczna pomiędzy Czechami a Austrią. Tak więc zapraszam do Breslaw, czyli Brzezławia. No właśnie, odjeżdżamy z czesko-austriackiej stacji granicznej, czyli Breslaw, bądź jak ktoś woli po polsku, no Brzezław. A my widzimy się po prostu w Hauptbahnhof, czyli w Wiedniu głównym. Do zobaczenia w celu na zewnątrz pociągu. Do zobaczenia u celu na zewnątrz pociągu.
No, prowadzi nas lokomotywa czeski, drach oczywiście zabezpieczony, aby nie otworzyć tych drzwi. I niespodzianka. W jednych drzwiach plakietka się całkiem zapodziała, a w drugich drzwiach jest nie z tego pociągu, co trzeba. Więc bardzo ciekawie. Także zapraszam do Wiednia. Proszę Państwa, z siódemki zrobiła się lokomotywa czeskich drach. No co to za semafor samoczynny? Co to jest? A to jest Wiedeń Główny, Wielhauptbahnhof. A tu Beberyldżet. Aż mi się wierzyć nie chce, że ja tu jestem. Tego, że ja kiedyś wyląduję w Wiedniu Głównym, to się nigdy nie spodziewałem. A my znajdujemy się na peronie 8, z tory 8-7. Aha, to tak numerują jak w tych, jak w STR-ze. To po prostu peron 8-7 i tyle. Peron 7-8. 8-7. Jak zwał, tak zwał. Żegnamy Beberyldżet i do zobaczenia w Heilbronnie. Proszę Państwa, panorama dworca głównego w Wiedniu. Wielhauptbahnhof. Tutaj bardzo fajnie. Razem skomunikowany dworzec i komunikacji dalekobieżnej i komunikacji miejskiej. Także wszystko w jednym miejscu. Jest bardzo fajne. Jest bardzo fajne. A ja zapraszam Państwa na kolejne ujęcie, w którym dalej będziemy się zastanawiać nad Wiedniem. W Wiedniu jestem drugi raz. W Wiedniu. Tak. No właśnie. Dworzec w Wiedniu jest trzypoziomowy. Na jednym poziomie jest międzynarodowy. Na drugim, czyli tym, na którym teraz się znajdujemy, jest taka kolej miejska, a na trzecim jest takie metro. Z tego rodzaju. No właśnie wjeżdża pociąg kolej miejskiej. Także specjalnie dla Państwa pociąg kolej miejskiej. A ja zapraszam na peron, gdzie już za niedługo wjedzie nasz Intercity Express. Co innego niż chyba sztandar. Zapraszam na Intercity Express. To jest bardzo opływowy Intercity Express, który zabierze nas w podróż do... Proszę Państwa, tak, on zabierze nas w podróż do do Hanau-Hauberhof. To jest 10 albo 11 przystanek po Wiedniu. Zapraszam serdecznie do środka. Odjeżdżamy pociągiem Intercity Express 26 z Wiednia Hauptbahnhof, czyli Wiednia Głównego. Do zobaczenia. Zaraz ja sobie zrobię screenę Państwu, dobrze? Ja za chwilę tak totalnie w środku trasy jakby tutaj Państwu powiem, gdzie będziemy się widywać i jak, bo sobie tylko zrobię screena. Odjeżdżamy z dworca Wien-Meidling-Bahnhof. Następny postój. I myślę, że tam... Bo tak nie wiem, dobra, tam się z Państwem zobaczę, czyli Seid-Poltenhauptbahnhof. Tak, myślę, że to będzie dobra, dobre wybór. Także do zobaczenia właśnie tam. Seid-Poltenhauptbahnhof. Do zobaczenia. Proszę Państwa, właśnie przemieszczam się najdłuższym tunelem, jakim jechałem w swoim życiu. W sensie do tej pory, bo pewnie zaraz jak ja się rozpromienię z tą koleją na cały świat, to może dłuższy znajdę, ale na razie jadę najdłuższym tunelem. My tym tunelem jedziemy już od 5 minut, a nawet może trochę więcej. Niewyobrażalne. Normalnie niewyobrażalne. Do zobaczenia, tak jak mówiłem, w St. Paul. Jak się uda, bo może zaraz będą ciekawsze rzeczy po drodze. Odjeżdżamy z St. Paul'em Hauptbahnhof. Następny postój to Linz nad Donau Hauptbahnhof. Linz nad Donau Hauptbahnhof. Ale
Myślę, że zobaczymy na kolejnej stacji granicznej Austria-Niemcy, czyli Passau-Hauptbahnhof. Do zobaczenia w Passau-Hauptbahnhof. Chociaż może gdzieś po drodze, bo no to co się zdarzyło ostatnio, no to może być coś jeszcze po drodze, nie? Odjeżdżamy. Jest to Passau Hauptbahnhof. Pierwsze co jest bardzo dziwne, to kontrola paszportów na szengenowskiej granicy. Nie wiedzieć czemu, ale jak robią, to niech im będzie. Kto kontroluje? Policja. Policji. Tak. No. I właśnie no, jest super. Następny postój to jest Regensburg, nie, przepraszam, Plattling, ale tam nie, to tam nic nie nagrywam, potem jest Regensburg Hauptbahnhof, tam też nie, i dopiero Nürnberg Hauptbahnhof i tam tak, no to do widzenia na razie. Przed chwilą wyjechaliśmy z Plattlingu, znaczy Plattling. A my siedzimy sobie teraz w ekspresowskim Darsie. A i dalej podążamy do Hanau. Przypominam, że to jest moja pierwsza daleko zagraniczna wyprawa kolejowa. No zobaczmy. Kontynuując wszystkie historie, to w wagonie restauracyjnym nawet znajdziemy szklanki sygnowane DB. Także też ciekawa historia. Właśnie ruszamy z Norymbergi, czyli Nürnberg, ale Hauptbahnhof. Tutaj wagony, piętrusy. A my będziemy ten Wurzburg, coś takiego chyba, i potem już Hanau. Także do zobaczenia w sumie w Hanau na przesiadce przy naszym szkoleniu. Będziemy tam przez opóźnienie naszego, jest tam bardzo szybko, musimy się uwinąć. Do zobaczenia. Proszę Państwa, ruszamy z Hanau Hauptbahnhof. Pociąg kierunek Fulda, my wysiadam w Gelhausen. Do zobaczenia. Swoją drogą w tym składzie są warte uwagi piętrowe wagony. No, bardzo rzadkie już, szczególnie w Polsce. Do zobaczenia na każdym ujęciu. Proszę Państwa, wysiedliśmy już w Gelnhausen i dzisiaj tutaj spotujemy adres tego pociągu. Mam jakieś nieodparte wrażenie, że jest to puszpul, ale nie chcę nic gadać, więc poczekamy. No właśnie odjeżdża i zobaczymy, co to jest. Czy to może jest puszpul, czy to może nie jest puszpul. Zobaczymy za chwilę. No i się nie myliłem, jest to puszpul. No obecnie jest pchany. Czyli obecnie jest pusz. A jest to puszpul. W Niemczech bardzo lubią puszpule. Akurat prawda, bo w Niemczech lubią puszpule. No i puszpul nam zniknął. A ja chcę powiedzieć, że to jest ostatnie ujęcie tego odcinka. Dziękuję Państwu za wejście na nim. Koleje niemieckie, spoko. Na PKP Intercity to się wyrażać nie będę. Tylko kiedyś jechałem Silesią, to w Polsce były czeskie trochę restauranty, a dzisiaj jadę tutaj Morawią i w Czechach was. Więc to jest w ogóle paradoks totalny. A propos PiSu, a propos tego Intercity Express, jechałem pierwszy raz w życiu. Bardzo fajnie się jedzie. Tutaj połączenie regionalne, no sorry, dwa przystanki, jechałem na puszpul, więc puszpulę lubię. Puszpulę lubię. No i tym akcentem kończę, bo już nie mam co oceniać. Do zobaczenia w drugiej części.